Witam, mam na imię Martin, przygotowałem tutaj mały plac budowy. Będziemy używać standardowych narzędzi stosowanych przy budowie małej architektury, czyli poziomicy, młotka i piły. Teraz musimy wywiercić otwory. Możemy wykonać je tutaj albo z drugiej strony, w zależności od tego, gdzie potrzebujemy. W przypadku Recyfix Pro możemy podłączyć się bezpośrednio do korytka od dołu. W razie potrzeby także z boku albo od czoła przez ścianki czołowe. Na przykład w przypadku wykonywania instalacji na małych głębokościach. Tutaj mamy miejsca przygotowane do wycięcia otworów. Z pomocą kielni musimy wypoziomować całość i uzyskać odpowiednią wysokość. Wyrównujemy za pomocą kielni i delikatnie dostosowujemy wysokość. Na szczęście studzienka jest dość lekka, dzięki czemu mogę przymierzyć jakieś 3 lub 4 razy. Całkiem nieźle wysokość pasuje. Po obu stronach studzienki wylewamy beton, który zapewni dodatkową stabilność. Zawsze robimy to z obu stron. Teraz nieco zagęszczę przy dnie. Przygotowania zakończone. Czas zamontować korytka. Mogę wziąć to w ten sposób, odpowiednio ułożyć, wyrównać i zamontować na właściwej wysokości. Potrzebuję tylko kawałka drewna, który pomoże mi równo rozłożyć siłę uderzenia na obu końcach korytka przy ustawianiu jego wysokości. Pierwszy metr ciągu mamy zamontowany. Za każdym razem przekonuję się, jak fantastycznie lekkie są te elementy. Musimy również pilnować kierunku spływu, ponieważ końce korytka są uformowane inaczej. Łączy się je systemem typu pióro i wpust. Wszystko ustawia się automatycznie we właściwym położeniu. Kolejny metr został ułożony. Zanim położę ostatni metr, muszę przemyśleć kolejny krok. Odcinam pióro, aby ścianka czołowa kończąca ciąg mogła dokładnie przylegać. Ścianka czołowa ma z przodu specjalne klipsy, które pasują tutaj. Dzięki temu będzie właściwym zakończeniem ciągu. W tym celu posłużę się piłą. Trzeba zadbać, aby kostki związały się z betonem, aby nawierzchnia znalazła się 5 mm nad krawędziami korytek. Pierwszą kostkę ułożę na sztorc. Potem ułożę ją prawidłowo. Na razie ma jedynie wskazywać odległość do kolejnej kostki. Drugą kostkę umieszczam tutaj i natychmiast dopasowuję ją na wysokość za pomocą gumowego młotka. Chodzi o to, aby znalazła się 5 mm powyżej sznurka i możliwie jak najbliżej istniejącej nawierzchni z drugiej strony. Jak widać, tworzymy coś w rodzaju pochyłości. Dokładnie o to chodzi. Woda powinna swobodnie spływać do korytek i nie zatrzymywać się na otaczającej je powierzchni. Wczoraj udało nam się zamontować korytka i ułożyć nawierzchnię brukową. Beton związał, możemy więc dokończyć pracę, to znaczy wyrównać krawędzie. Aby zakończyć prace budowlane, musimy wmieść nieco piasku, przemyć go, a następnie zastosować zagęszczarkę. Stosowanie piasku i zalewanie go jest bardzo ważne, ponieważ piasek wypełnia fugi, a zalewanie go wodą zagęszcza te połączenia. Dzięki temu fugi są bardziej stabilne i trwałe. Korytka Recyfix Pro pozwalają bez problemu stosować zagęszczarkę bezpośrednio przy nich. Materiał, z którego wykonano korytko, jest super elastyczny, więc nie pęknie i nie połamie się. Thank you.